know the people always trying to spend my time. Collagen injections injected right into my mind. Cześć, z tej strony Adamek. Zapraszam Was bardzo serdecznie na pierwszy odcinek z Battlefielda Trójeczki. Oczywiście jest to multiplayer i razem ze mną na podboje dzisiaj idzie Romek, który gra pod nickiem Bosso33. Siema. A jeszcze, żeby formalności stało się zadość, to gramy na mapie, to są kanały Norshan, tak? Jeśli dobrze pamiętam. I to jest tryb Team Deathmatch w hardkorze, także na pewno fajna zabawa się szykuje. Mam kilka spraw, o których muszę Was, drodzy widzowie, poinformować. Dlatego jeśli w czasie rozgrywki coś tam zlamię albo przerwie w połowie zdania, no to musicie mi to wybaczyć, bo Battlefield to jest akurat tak dynamiczna gra, że trudno czasami grać i gadać w jednym momencie. No uważaj tu, kolesio, chcę przyjść. Dobra, to Romek, gdzie jesteś tutaj? Dobra, to wygramy razem, nie? Ja jestem pod dźwigiem. Uuu, granat! No i pierwszy. No ja już jestem. Podłożymy. Dobra. Dobra, ja wchodzę do gry. Dobra, idę za tobą. Dobra, leżę. Uważaj, tutaj jest koleś wrogu. Uważaj, tam go. Idę. Proszę bardzo. O, dzięki, super. Super. Ja tutaj zrobię sobie przechadzkę przez ten środek. Czemu ja tu nie mogę wskoczyć? Brzydko, strasznie, tragicznie. Ale gdzie to jesteś, mój kolego? I gdzie, nigdy do czego tu nie ma kosy? Oj. Ale teraz. Leżysz? Tak, z pleców się odradzałem. Aha, no serio. No cóż. Bez specjalizacji granaty, jakbyś mógł. W porządku. Aha, no i dzisiaj rozgrywkę prowadzimy z M16A3. Jest to jedna, można powiedzieć, z naszych ulubionych broni. I dlatego tak pierwszy odcineczek trzeba było dobrze zagrać. Aha, i sprawa z Battlefieldem u mnie na kanale będzie wyglądała tak, że co tydzień jakiś odcineczek z tej serii na pewno się pojawi. I ten termin niedziela raczej będzie utrzymany i tutaj nie będziemy nic zmieniać. No. A, snajper, gdzie tam biegniesz? Razem ze mną u boku. Oj. Ale brzydko. Do tego się nie przyznaję. Dobra, wytnę to. Dam radę. Do tego, wracając do tej mojej myśli. Dobra, Romek, jestem za tobą, więc tyłek ci tutaj ochraniam. Chodźcie, bo on teraz będą przeciwko chodzić. O, właśnie, ktoś mi go ściągnął. O, ale ładny head. Bardzo ładnie to weszło. No, ja też właśnie. Koleś uratował kolesia, ale niestety niedźwiadko mu założyłem. No cóż, czasami i tak bywa. Proszę, bo... Dobra, jestem za tobą i okay, mnie to, położył. Podniosę. Plecy uważaj, bo tam tu mam też. Uuuu, ale mi... Nie dałem rady. Czekaj. O, dziękuję bardzo. Nie wiem skąd strzelał. Ała. Uciekaj. Żyjesz? Kurczę. Super, dzięki. Jest dobrze. Ale akcja. No najpierw. Kurde, nie umiem tylko tam, w kontenerze jest. Nie umiem go... Dobra. O, jest tam jeszcze ten. Czekaj. Spokojnie trochę gra. Ktoś tam wali. Z lewej strony. Uważaj z lewej strony. Widzę.
Nie wiem, czy tam na dźwigu ktoś nie jest. Dobra, czysto. Okej, okay, super. Chodź, pójdziemy po dźwig. No tam właśnie ktoś tam U biega, snajper. więc... Okej, okay, okej, okay, czekaj, już, już, już. Dzięki. Wstawaj, nie ma opierdalania się. I będzie kosa, snajper, będzie snajper. kosa, be... Aj. To snajper tam szaleje, kurczę. Cześć, muszę się wyleczyć i podniosę. Czekaj, czekaj, bo ja jeszcze muszę... Dobra. Idę, będę idę, to idę. Zmieniał w sekundę. Super. Uważaj, uważaj. Oj, 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 już nie ma. Dobra, szans. Dobrze było. No i wracając do mojego wątku, którego już podejmuję trzeci raz. Na przemian będziemy rzucać odcinki z Battlefielda 3 i 4. A to ze względu na Cześć, to, poleci że kosa, wydaje ale się... cicho! Odwrócił się. Była kosa, czy nie była? Nie była chyba. Nie, nie zdążyłem. No. Trójeczkę... Czwóreczkę będziemy wzajem nagrywać, dlatego iż... Wiele osób, większość osób raczej posiada jedną z tych gier, a nie obydwie, więc... Tak, aby... móc sobie pograć oj, oj. Obydwie te serce swoje pogramy. No wiadomo, do trójeczki czujemy chyba największy sentyment. Kilkaset godzin, kurczę. Niezwykłej gry. Żeśmy tutaj przeżyli emocji. Bardzo dużo emocji. No, których mam nadzieję, że wam w jakiś taki pozytywny sposób tu przekażemy. Uważaj, uratuj! A to nie ty. Dzięki, ja już wstałem. To gdzie ty jesteś? Oj, nie we mnie, stary, mój dom mnie wali. No, czwóreczka to wiadomo, nowsza wersja, no i chyba każdy żołnierz powinien czuć się zobowiązany, by w nią trochę pograć, nie? Co myślisz, Romek, na ten temat? Jeszcze raz. Nie, bo mówię właśnie, tłumaczę, dlaczego będziemy grać w trójkę, czwórkę. W trójkę dlatego, że sentymencik czujemy. Czwórka, a coś czwórka nowego. Dlatego... Czwórka coś nowego, no i wiesz, no każdy żołnierz chyba jest zobowiązany do tego, nie? Żeby też coś tam w nią pograć. Oczywiście. Sobie też myślę. Dobrze, to teraz może się podejść bliżej do ciebie. Okej, okej. O kurczę. Dobra, jestem. Ale myślałem, że ładnie gości to załatwi. Jesteś? Dobra, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Ogarnijmy trochę. Ja tu jestem w rogu akurat. Tak, nie dosyć ładnie. Czekaj, wiesz co? Oni tam pod dźwigiem się odradzają. Chodź, może tu pójdziemy, spróbujmy flankować. Okej. Okay. Tutaj dość ładnie czysto. Oj, uważaj! Byłeś tam. Aaaaaj! Dobra, mam go, czekaj, jeszcze jeden tam był. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zabrał, okej. Okay. Jestem. O, super, dzięki. Kurde, o, z góry, z góry, z góry! Uff. No nie zdążyłem wstać. Kurwa, dwóch! Jednego załatwiłem. Dobra, ale super i tak. Świetna walka. Dwóch na dwóch. O kurczę. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, wbijemy się może tutaj, coś tutaj zwojujemy. A i asysta. Okej, okay, smoki. Jesteś tu gdzieś koło mnie? Tak, 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 ja tu jestem w środku i akurat zakładam kosę. Dobra, idę do ciebie. Da się odradzają z lewej strony. No właśnie czuję strzały z tej strony. Ja tam próbuję... No gdzie jesteś? O gdzie kurczę, jesteście? Pokażcie główki. Padłem. Padłeś? Czekaj, czekaj, idę tam. Uważaj, bo tam dużo wroga jest. O, dziękuję. O, cholera. O, dwóch. Ładnie, tak ładnie. Jest. Dobra, czekaj, tutaj zablokuję te przejście. Ja obejdę chatę. Żeby koledzy mogli tutaj podejść. Czysto. Tak. Z lewej strony, tutaj ze strony dźwigu, obok w tym domku tam ich jest w cholery. A ja w sumie... Znaczy dzisiaj... O kurczę. Zabójstwo w zespole. Akurat ja chciałem powiedzieć o Mikołaju. O, to trzeba, podniosę cię, podniosę cię.
Dobra, nie da rady, trudno. O, super, dzięki. Spoko dla usług. Co ja bym bez ciebie zrobił? W sumie minimalnie, ale wygrywam. 188 do 163. Daleka, uwaga, RPG. Okej. Powoli. Snajper, tak. Widzę gościa. Na dachu są snajperze. Wow. Zobaczmy, jak tutaj statystyki wyglądają. Nie najgorzej. Uuu, tam ładnie widzę, kosisz. Idzie ci dzisiaj dosyć. Dosyć dobrze. Nadzwyczajnie. Po wielomiesięcznej przerwie. Tak jest. No musimy się przyznać, już żeśmy dawno nie grali. Dopiero ostatnio. No jakoś tak przyszła chęć. Co? Wrócenia do starego, dobrego Battlefielda. Tamten snajper. Aj, z pleców nie podszedł. No i właśnie, mówiłem o Mikołaju, kurczę, nie? Wczoraj żeśmy mieli Mikołaja. Cermek, dostałeś coś na Mikołaja, czy nie? Czy niegrzeczny byłeś? No, od rodziców taki mały prezent. A ty, panie Adamie? Czekaj, bo coś tutaj dziwna sytuacja miała miejsce. Myślałem, że to gościu z mojego zespołu chce mnie zastrzelić. No ja dostałem. Mikołaj do mnie przyszedł. Mnie pochwalił za cały rok, że byłem bardzo grzeczny. Więc myślę, że jest dobrze. Byłeś grzeczny w tym roku? Tak jest. Nawet i za bardzo. Zabójstwo w zespole. No cóż, czasami tak bywa. Idę. A jak tam u was, drodzy widzowie, z Mikołajem? Napiszcie tam może w komentarzach, co tam ciekawego dostaliście. Czy węgiel, bo kurczę. W sumie nawet jakby przy czarnym Mikołaju z węglem, to ci powiem, że mi się szczerze mówiąc cieszył, bo to nie jest tania sprawa, nie? To wstyd. Nie trafiłem całym magazynkiem w jednego gościa. No. A czasami jednym magazynkiem, kurczę, czterech położysz. Mogę się trochę boję wypylić, bo tu... No cóż, no ale na razie nie ma źle. No ja tak trochę... Na razie mi gorzej idzie, kurczę. No może nie tyle, co aż gorzej, ale... Ale szału nie ma, no. Kurczę, z pleców. Spróbujmy teraz troszeczkę zagrać z większą rozwagą. No ta mapa jest fajna, kurczę, w tym hardkorze, tylko główny problem tutaj jest, myślę, że z snajperami, nie? No to powinien akurat być taka z snajperów na dźwigu. No bo kurczę, gdzie człowiek nie polezie, to... I bardzo jest gra dynamiczna, ciężko się tu znaleźć, właśnie razem z Atomem. Jeżeli będziemy grać Conquest, to myślę, że będzie dużo więcej akcji miejsca po prostu, no. Wspólnych. No, bo to tutaj jest trochę ciężko, tak szczerze mówiąc, nawet coś wspólnie zagrać, bo mając jednak kolegę 10 metrów od siebie, no to czasami jest po prostu sprawa uniemożliwiona, by mu pomóc, no. Aj, ubiłem snajpera. Ale dostałem z pleców, kurczę. No i właśnie to jest taka trochę kiepska sprawa. No, z jednej i z drugiej strony snajperzy i nie wiadomo, gdzie się ukryć. No ale to jest element gry. No trochę nam się sprawa komplikuje, bo już jest prawie porówno. Mamy cztery etykiety przewagi, więc... Trochę nam ta przewaga zmalała. Jakby był w lepszej formie dzisiaj, to myślę, że by było inaczej, no ale cóż. Jak to mówią, czasami najlepszym się zdarza, nie? Tak jest. No i właśnie, znów mnie ten snajper gryzie tam z tyłu. Wiesz co, ja tu może popatrzę, pograć, czy... Wiesz co?
Myślę sobie, czy nie przełączyć się na chwilę na Snipera i trochę ich tutaj... Wyczyścić. No, dokładnie, bo kurczę. Troszeczkę mnie zaczynają tam irytować, co ja tu mam. Weźmy może L96. Ja to polecam na tej mapie półautomata. No, też tak właśnie sobie myślę, bo mam tu w sumie M417, to mam chyba z tłumikiem. No dokładnie. Chociaż nie wiem, po co mi to akurat tłumik, ale muszę go sobie zmienić za chwilę. Kurde. Po automata, ale kurczę, jak zagrasz nieźle nawet... Jedno strzałowcem to też jest ok, ale czekaj. Ktoś mnie ładnie podniósł, dziękuję bardzo. Chociaż ja chciałem troszeczkę tutaj zmienić broń. No czułem, że się tak stanie. Wiesz co, kurczę, ja sobie chyba wezmę tą L96. O tak jednak. O tych snajperów według mnie to tutaj najlepiej działało. Dobra, gdzie to jesteście, panie i panowie? Tam chyba na dźwigu, tam możesz tylko spróbować, czy one dźwigo. No wiesz, jak kurczę patrzysz, to akurat ich nigdy nie ma, nie? Ajajajajajajaj, nie wiem, czy mi to wyjdzie tutaj tym... Oho. Snajperem granie. Ale wiesz, gdzie się wbije, spróbuję się tutaj wbić za nim. Ajajaj, no niestety, kurczę. Nie jest to tak łatwa sprawa dzisiaj. No proszę. Kurczę, no bardzo duży współczynnik deadów tu jest. Ach, ty znów narzekasz. Kurczę, co się odrodzę tu z Digina? No to jest jednak nieduża mapa i czasami tak bywa. No ale za tydzień na pewno zagramy na innej, więc będzie na pewno troszeczkę więcej miejsca. Nożyk. O, ładnie. Kurczę, właśnie mnie tutaj tak obleźli, że nie za bardzo gdzie, nie mam gdzie wyjść. Nie, chyba jednak się przełączę na tę moją broń główną, bo to nie ma co tutaj szaleć za bardzo. Ajajajajaj, kiepski spał. Muszę trochę tu pokombinować z tymi akcesoriami. Nie no, akcesoria są dobrze, tak jak zawsze. Biega z latarką, czy nie? Nie, ja mam tego chwyt i... Czerwony hologram. Ty kurczę, nawet snajper mnie jedzie, ja cię kręcę, ej. Na tej mapie musimy mieć broń mobilną. No, ja wiem, kurczę. Tylko tak wiesz. Staniemy tak może trochę pod osłoną. Powinien tutaj coś uczynić. Uważaj, tam z prawej strony nas obłażą. Oni są wszędzie. No, to też prawda. Aha, no i rzecz najważniejsza, czyli granie z przyjaciółmi. Mam nadzieję, że jednak Romek co tydzień będzie z nami. No i nas nie opuści. No myślę, że tak, dam radę. No i niewykluczone, że ktoś jeszcze do nas dołączy. Ale to już do naszej dwójki oczywiście, ale to już w gestii zachęcenia do następnego odcinka. Tam wam trochę więcej na ten temat zdradzimy. Także już warto teraz czekać porówno, kurczę, więc trzeba się teraz dać. Jesteś Romek tam gdzieś? O, znaczy ja idę teraz wodą. Uważaj, nie, uważaj w środku, bo tam jest masakra, nie pójdź tam lepiej. Ja idę od góry. O, super, dzięki. Spoko do osług. Kurczę, o, tu widziałem wroga.
I nożek. Kolejny. Cały czas się mylę. Aj, strasznie duże przegrywam to w pojedynku 1 na 1. Kurczę, a mnie zabijają w swojej. No, to jest też dojące czasami, że... Ale to raczej chyba większość z przypadku. Tutaj się nasi ładnie rozbiegają. Okej, okay, tutaj trochę podtrzymałem ten punkt i nasi mieli czasy tutaj trochę podejść. Okay, zacięta walka, kolego. Ale chyba wygramy. No, no końcówka już widzę jest nasza. Ależ emocje w końcówce. Panowie, jest, mamy tutaj końcówkę. O, trzy jeszcze tykety. W końcówce mnie dedli. No nic. Kurczę, czekaj, bo tutaj końcówka się strasznie komplikuje. 3 do 5. Cholera, 3 do 4. 2 do 3 i jaki jest wynik? Zwycięstwo. Brawo. Super, kurczę, ale super mecz, nie? Chociaż średnio mi dzisiaj szło, ale meczyk super, chłopaki się postarali. I Remek widzę też tutaj świetnie sobie dawał radę. Także więc kończąc tutaj odcinek, jeszcze sobie niech tutaj te statystyki w tle lecą. A myślę, że za tydzień uda nam się wszystko dobrze zorganizować i będzie Battlefield 4. A my się już dzisiaj z wami żegnamy i życzymy miłej niedzieli. Dobra, Romek, to jest teraz czas, w którym się możesz pożegnać. Na razie. No, cześć.